wpisane jedna po drugiej, nie mam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. Wir haben heute Nachmittag in der ersten Stunde der Dienst im Evangelium gesehen. Dzisiaj po południu, w pierwszej godzinie, żeśmy mogli rozważać na temat usługiwania Ewangelii. Der Dienst am verlorenen Menschen, das sich bekehren. Tą służbę w stosunku do zgubionych ludzi, aby się nawrócili. Jetzt werden wir uns noch beschäftigen mit dem Dienst am Gläubigen. A teraz będziemy się zajmowali tą służbą wśród wierzących. Dieser zweifache Dienst ist uns aufgetragen. Ta, bo jakiego rodzaju służba była nam polecona? I oby dwa te rodzaje służby mamy opisane w tym rozdziale. Ale zanim to zobaczymy, to musimy jeszcze zająć się osobą Piotra. Potem, gdy już zjedli, es ist sehr schön zu sehen in Vers 15, dass dies steht. Jest to rzeczą bardzo piękną zauważyć to, co jest zapisane w 15 wierszu. Musste der Herr Jesus sich noch mit Petrus beschäftigen. Że Pan Jezus musiał jeszcze zająć się Piotrem. Aber er lässt ihm vorher ruhig Zeit zu frühstücken. Ale Pan pozwala Piotrowi, aby spokojnie zjadł śniadanie. Das zeigt uns die Gnade unseres Herrn. To nam pokazuje łaskę naszego Pana. Aber er musste sich noch mal mit Petrus beschäftigen. Ale on musiał się jeszcze zająć Piotrem. Damit ich klar machen kann, was es hier in diesen Versen geht, aby mógł jasno pokazać, o co tu w tych wierszach chodzi, muss ich etwas erklären. Muszę coś wyjaśnić. Wenn ein Kind Gottes sündigt, jeżeli jakieś dziecko Boże grzeszy, dann wird Gott, dass es die Sünde bekennt, to Bóg działa w tym kierunku, aby to dziecko Boże wyznało ten grzech. Und es braucht, und co jemand braucht, dann bekommt dann zweierlei. I ten sposób Pan osiąga dwojaki rodzaj. Dwojaki sposób. Erstens Vergebung. Po pierwsze daje przebaczenie. Und zweitens Reinigung. Po drugie oczyszczenie. Wir lesen einen bekannten Vers aus 1. Johannes 1. Przeczytajmy znany wiersz pierwszego listu Jana, pierwszy rozdział. Vers 9. Dziewiąty wiersz. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Wir haben hier also diese zwei Dinge, Vergebung und Reinigung. A więc tu oglądamy te dwie rzeczy, przebaczenie i oczyszczenie. Und wir müssen das unterscheiden. I musimy je dobrze odróżniać od siebie. Der Herr Jesus hatte schon eine ganz persönliche Begegnung mit Petrus. Pan Jezus już miał osobiste spotkanie wcześniej z Piotrem. Niemand durfte dabei zuhören. Nikt nie mógł przysłuchiwać się temu spotkaniu. Und da hat er Begegnung empfangen. I w tym spotkaniu Piotr otrzymał przebaczenie. Aber dann brauchte er noch Reinigung. Ale Piotr też jeszcze potrzebował oczyszczenia. Und das ist, was wir hier haben. A to jest właśnie to, co stwierdzamy tutaj w tych wierszach. Möchte jetzt noch einen Hinweis geben im Alten Testament. Chciałbym jeszcze wskazać na pewną wskazówkę ze Starego Testamentu. Da haben wir wichtige Vorbilder für diese zwei Dinge. Tam znajdujemy ważne obrazy na te dwie rzeczy. Wir finden im 3. Mose 4 und 5. W trzeciej Księdze Mojżeszowej, w trzecim i czwartym rozdziale gdzie? Wenn jemand gesündigt hatte, że jeżeli ktoś zgrzeszył, da konnte er ein Sündopfer bringen. To mógł przynieść ofiarę za grzech. Und dann lesen wir wieder sofort. I tam natychmiast czytamy. Es wird ihm vergeben werden. I będzie mu przebaczona. Aber dann gibt es ein sehr wichtiges Kapitel in 4. Mose 19. Ale następnie jest bardzo ważny rozdział w 4. Księdze Mojżeszowej 19. Und das ist das Kapitel des Opfers der roten jungen Kuh. A to jest rozdział opisujący nam ofiarowanie tej czerwonej krowy. Und da geht es nicht um Vergebung. I tam nie chodzi o przebaczenie, sondern da geht es um Reinigung. A tam chodzi o oczyszczenie. Und wenn Vergebung sofort gegeben wird, i jeżeli nawet przebaczenie natychmiast jest udzielane, dann ist die Reinigung ein gewisser Prozess. To jednak oczyszczanie jest pewnym procesem. Ich lese einen Vers in 4. Mose 19. Przeczytam jeden wiersz z 19 rozdziału 4 Księgi Mojżeszowej. 19 wiersz.
Ten czysty pokrowi nieczystego trzeciego dnia i siódmego dnia i oczyści go dnia siódmego, a on wybierze swoje szaty i obmyje się w wodzie, a wieczorem będzie czysty. A więc odpowiadamy, że to oczyszczenie ciągnie się od trzeciego do siódmego dnia. I bardzo często jest to zawsze dłuższy proces, który musi się odbyć w naszym sercu. I to jest właśnie to, co mamy opisane w naszym rozdziale. Nie chodzi tylko o to, aby wyznać nasze grzechy, ale Pan Jezus również chce nam pokazać korzenie w naszym sercu, na skutek których ten grzech powstał. Bo jeżeli jakieś dziecko Boże grzeszy, to z całą pewnością wcześniej powstaje powód w jego sercu. I to jest jedna rzecz, która na naszym tutaj rynku jest przedstawiona. A po drugie, to musimy wiedzieć, że Piotr musiał być w sposób jakby przed innymi przywrócony do swojej społeczności, do swojej służby. Przed obliczem innych uczniów. Pierwsze spotkanie było tylko pomiędzy nim a jego Panem. Ale to spotkanie wydarzyło się przed innymi uczniami. Bo to jest tutaj przywrócenie Piotra do jego służby. A to musiało się odbyć jawnie przed wszystkimi. Pan Jezus jest naszym najwyższym kapłanem. Ten najwyższy kapłan zajmuje się naszymi słabościami. Ale tutaj nie chodzi o to. Ale Pan Jezus jest również i naszym adwokatem. I w tym procesie on zajmuje się naszymi grzechami. I akurat w tym wypadku, gdy Piotr się zaparł, oglądamy tą siedmioraką działalność naszego doskonałego orędownika. I chciałbym teraz te siedem czynności naszego orędownika przedstawić. Po pierwsze, Pan Jezus ostrzegał Piotra, zanim on dokonał tego zaparcia się. Po drugie, on się za nim modlił, aby jego wiara nie ustała. A po trzecie, on po zaparciu się Piotra spojrzał na niego. I to spojrzenie doprowadziło Piotra do pokuty. A po czwarte, on odniósł z Piotrem osobiste spotkanie. I w tym spotkaniu Piotr otrzymał przebaczenie. I tutaj oglądamy, jak Pan się trzy następne razy Piotrem zajmuje. Trzykrotnie on zwraca się do Piotra. Najpierw Piotr odczuwa swoje upokorzenie. Następnie Pan Jezus sprawdza szczerość jego miłości. A po siódme, on wprowadza go w całkowitą zależność od niego. To jest właśnie te siedem czynności naszego orędownika, które i my możemy odczuwać. Gdy zdarzy się ten smutny przypadek, że wierzący zgrzeszy. Jan pisze, piszę wam do dziadeczki, abyście nie grzeszyli. Ale jeżeli ktoś zgrzeszył, to nie musi zwątpić. My mamy orędownika u Ojca. I tego odczuć też i Piotr.
Wir möchten jetzt diese drei Worte des Herrn an Petrus betrachten. I chcemy teraz rozważyć te trzy zwroty Pana Jezusa do Piotra. Dreimal hat Petrus den Herrn verleugnet. Trzykrotnie Piotr zaparł się Pana Jezusa. Und dreimal spricht der Jesus zu ihm hier. I trzykrotnie Pan Jezus zwraca się do Niego. Und das erste ist, dass er ihn demütigen muss. I po pierwsze to Piotr musi się upokorzyć. Er fragt ihn, liebst du mich mehr als diese, als die anderen Jünger? Pan Jezus go zapytał, czy ty mnie miłujesz więcej niż ci pozostali? Petrus liebte den Herrn Jesus von ganzem Herzen. Piotr miłował Pana Jezusa całym sercem. Wir zweifeln nicht daran. Nie wątpimy w to. Aber diese Liebe zum Herrn war verbunden mit einem gewissen Pochu. Ale ta miłość do Pana łączyła się u Piotra z pewnego rodzaju pychą. Das kann auch bei uns gewinnen, ne? I to też może się u nas zdarzyć. Dass wir wirklich den Herrn Jesus lieben. Także my rzeczywiście będziemy miłowali Pana. Aby bilden uns etwas ein auf diese unsere Liebe. Ale na podstawie tej miłości będziemy się wynosili. Wir sind ja so arme Geschöpfe. My przecież jesteśmy tak biednymi stworzeniami. Dass wir uns auf alles mögliche anbilden können. Że my na podstawie bardzo różnych rzeczy możemy się wynosić. Sogar auf unsere Liebe zum Herrn. Nawet możemy wynosić się na podstawie naszej miłości do Pana. Und es braucht Demut. I potrzebujemy upokorzenia. Ein Psalmist schreibt einmal. Jeden z psalmistów napisał. Es war gut, dass ich gedemütigt war. O, dobrze mi było, gdy zostałem upokorzony. Damit ich deine Satzung und dein Wort lernt. Abym ja nauczył się Twoich przykazań z tego słowa. Das ist das erste, was er zu ihm sagt. To jest to pierwsze, co on do niego powiedział. Das zweite ist, einfach liebst du mich. Po drugie, Pan powiedział do Szymona, miłujesz mnie? Er sagt, wie ist deine Liebe zu mir wirklich echt? On w tym krótkim zwrocie wyraża to, czy Twoja miłość do mnie rzeczywiście jest prawdziwa? Ist es nicht einfach ein Gefühlsüberschwang? Czy to nie jest po prostu tylko może objaw jakichś wzburzonych czy wybujałych uczuć? Etwas früher hatte Herr Jesus auf jenem Obersaal zu den Jüngern gesagt. Trochę wcześniej Pan Jezus powiedział w tej górnej sali do uczniów. Wer mich liebt, hält meine Gebote. Kto mnie miłuje, to ten przestrzega przykazań moich. Das ist der Prüfstein für die Liebe. To jest wzorzec dla tej miłości. Und Petrus meinte den Herrn zu lieben. Piotr myślał, że miłuje Pana. Und hat ihn trotzdem gelogen. A pomimo tego zaparł się go. Er hat seine Gebote nicht gehalten. On jego przykazań nie zachowywał. Und es war zu recht, dass der Herr Jesus ihn fragt. I to było usprawiedliwione, że Pan go teraz zapytał. Ist deine Liebe echt? Czy Twoja miłość jest szczera? Wir sagen vielleicht, ich liebe meinen Heiland. Może i my mówimy, ja miłuję mojego Zbawiciela. Aber dann kommt die Prüfung. Ale potem nadchodzi jakieś doświadczenie. Halten wir das Wort des Herrn? To czy my trzymamy się słowa Pana? Und beim dritten Mal sagt er, hast du mich ein wenig lieb? A po raz trzeci Pan Jezus pyta się, czy chociaż trochę mnie miłujesz. To w naszym tłumaczeniu nie jest tak oddane. A das dritte Wort der Liebe ist ein anderes Wort. A więc w tym trzecim wypadku zapytania się Piotra, Pana Jezusa, jest użyty inny zwrot. Wir können auch übersetzen, dass der Jesus ihn sagt. My możemy to obrazowo tak przetłumaczyć, jak Pan Jezus do niego mówi. Hast du mich ein ganz klein wenig? Czy chociaż troszeczkę mnie miłujesz? Und das sehen wir, wie Petrus sich auf den Herrn wirft. I teraz oglądamy, jak Piotr całkowicie rzuca się przed Panem. Und er sagt, du weißt alles. I mówi, ty wszystko wiesz. Du siehst, dass ich dich liebe. Ty widzisz, że ja cię miłuję. Jetzt ist er ganz gebrochen. Tak, teraz Piotr się całkowicie załamał. Jetzt hat der Herr ihn dahin gebracht, wo er ihn handelt. Tak, teraz dopiero Pan go doprowadził do takiego stanu, w jakim on tylko chciał widzieć. Es gibt ein Beispiel im Alten Testament. Jest pewien przykład w Starym Testamencie. Das ist, als Jakob in Kniel war. To jest wtedy, gdy Jakob był w miejscowości Kniel. Da kämpfte Gott mit ihm. Tam Bóg walczył z nim. Und als Gott ihn nicht übermochte, i gdy Bóg nie mógł go przemóc, das ist an und für sich etwas Interessantes, dieser Satz. To już samo w sobie jest bardzo interesujące, że takie zdanie jest tam zapisane. Gott hat doch alle Kraft. Przecież Bóg ma wszelką moc. Und es steht dort, er übermochte ihn. A jest tam jednak napisane, nie mógł go przemóc.
Das zeigt uns, wie viel Mühe Gott oft mit uns hat. To nam pokazuje, jak bardzo Bóg się musi czasami z nami natrudzić. Bis er uns am rechten Platz hat. Dopóki nas nie doprowadzi do tego właściwego miejsca, w którym chciałby nas mieć. Als er ihn nicht übermochte, würde er dann nicht gelegt haben. I gdy nie przemógł go, to uderzył go w jego staw biodrowy. Er zerbrach diesen Jakub. A więc można powiedzieć, on skruszył tego Jakuba. Der solange ihn eigener Kraft gelegt hatte. Ten Jakub, który do tej chwili tak długo żył z własnej sile swego ciała. Und jetzt zerbricht er diese Kraft. A teraz Bóg łamie tę siłę. Was tut Jakub? I co Jakub czyni? Er klammert sich an Gott. I on chwyta się Boga. Er kann nichts mehr anderes tun. Już teraz nic innego nie może uczynić. Sonst wäre er zu Schaden gefallen. Bo inaczej by upadł. Aber er klammert sich an Gott. On chwyta się Boga. Und er sagt Gott zu ihm, lass mich los. I Bóg mówi do niego, puść mnie. Und er sagt Jakub zu ihm, ich lasse dich nicht los. A Jakub mówi, nie puszczę się ciebie. Er wird geprüft. I teraz jest doświadczony. Und jetzt besteht er diesen Prüfung. I on teraz ostał się w tym doświadczeniu. Ich lasse dich nicht los. Ja ciebie nie puszczę. Du hast mich denn gesehen. Ty żeś mnie błogosławił. Jetzt erkennt er, dass alles von Gott kommt. I teraz on poznaje, że wszystko musi przyjść od Boga. Nichts mehr aus ihm heraus. Nie, już z niego nic samego nie pochodzi. Und genau da dieser Punkt ist jetzt auch Petrus. Tak, dokładnie do takiego miejsca został doprowadzony Piotr. Er richtet sich völlig auf den Herrn. On teraz całkowicie rzuca się na Pana. Herr, du weißt alles. I mówi, Panie, Ty wiesz wszystko. Du erkennst. Ty mnie znasz. Wir denken an einen Psalm, den ihr alle gut kennt. My myślimy teraz o pewnym psalmie, który wszyscy dobrze znają. Es ist der Psalm 139. To jest ten Psalm 139. Du hast mich erforscht und erkannt. Ty żeś mnie zbadał i poznał. Du kennst mein Liegen und mein Aufstehen. Ty znasz moje leżenie i moje wstawanie. Du kennst meine Gedanken von ferne. Ty znasz moje myśli z daleka. A diesen Punkt ist jetzt Petrus. Tak, do takiego punktu teraz doszedł Piotr. Und jetzt kann er gebraucht werden für den Dienst für den Herrn. I dopiero teraz może być użyty dla służby do Pana. Er bekommt drei Aufträge. I on otrzymuje trzy zlecenia. Zuerst soll er die Lämmlein weiden, die jungen Schafe. Najpierw ma paść owieczki, czyli te młode owce. Dann soll er die großen Schafe hüten. Następnie on powinien strzec te duże owce. Und dann soll er die großen Schafe weiden. A następnie on ma paść te duże owce. Es sind natürlich hier die Schafe aus dem Volk Israel. Naturalnie tu chodziło o te owce z ludu izraelskiego. Die der Herr den Petrus übergibt. Te, które Pan daje Piotrowi. Damit er einen Mittendienst an ihnen tut. Aby on wykonywał w stosunku do nich służbę pasterską. Petrus hatte den Dienst an der Beschneidung. Piotr miał wykonywać służbę na tych, którzy byli z obrzezania. Paulus hatte den Dienst an der Vorhang, an den Nationen. A Paweł miał wykonywać służbę na tych, którzy byli nieobrzezani, czyli z narodów. A wir können das sehr allgemein sehen. Ale my możemy to bardzo ogólnie oglądać. Es gibt auch den Dienst an den Gläubigen. Jest również do wykonania służba wśród wierzących. Weiden bedeutet Nahrung geben. Paść to znaczy, że trzeba dać pożywienie. Wenn wir den Schafen Nahrung geben möchten, jeżeli my chcemy dać owcom pożywienie, dann müssen wir das Aufnahmevermögen der Schafe kennen. To musimy poznać, jakie są możliwości przyjmowania pokarmu przez nasze owce. I musimy znać też i odpowiednie nadające się do tego miejsca do pasenia się. I my musimy wziąć pod uwagę też wiek tych owiec. Jest to różnica, aby paść owieczki małe albo paść dorosłe owce. Unseren Kindern zu Hause Bibelstellen auswählen. My na pewno w domu wybierzemy do czytania przed naszymi dziećmi takie miejsca z Biblii, die sie gut verstehen können, które one dobrze potrafią zrozumieć. Und damit sie diese Milch bekommen, die sie benötigen. Aby one otrzymały to konieczne dla nich mleko. Aber dann gibt es auch wachsende Schafe. Ale również są też i dorosłe owce. Und die brauchen feste Speise. I te potrzebują pokarmu stałego. Wir können nicht in jeder Woche Verkündigung Sonntagsschule machen. My nie możemy przecież przy każdym głoszeniu Słowa Bożego robić od razu w tym głoszeniu robić szkółki niedzielne. Wir müssen auch feste Speise geben. My musimy podawać też i stały pokarm. Das ist das Weite.
To chodzi właśnie o paszczenie owiec. Ale my otrzymujemy polecenie, aby strzec owce. Das Hüten ist eine gewisse Autorität, also. To strzeżenie owiec to znaczy, że my mamy wykonywać pewien autorytet w stosunku do nich. Wir haben heute Morgen schon genug davon gesprochen. Dzisiaj do południa już dostatecznie dużo na ten temat żeśmy mówili. Das Weiden hat auch ein bisschen mit Korrektur zu tun. Że opasenie ma na myśli też i skorygowanie. Auch das muss geschehen in der Herde des Herrn. To też musi się odbywać w tej trzodzie pańskiej. Es ist natürlich oft gefragt worden. Naturalnie często już się pytano. Warum macht die Lämmer nicht Hüten muss? Dlaczego nie trzeba strzec tych owieczek małych? Nur die große Schaf. Tylko te duże owce. Wir können dazu sagen. My możemy na to odpowiedzieć. Im Allgemeinen genügt es frisch bekehrten einfach Nahrung zu geben. W ogólności można powiedzieć, że tym świeżo nawróconym wystarczy, aby podawać im odpowiedni pokarm. Gute Nahrung des Wortes Gottes. Ten dobry pokarm Słowa Bożego. Im Allgemeinen sind frisch bekehrte Menschen widerspenstig. Ogólnie mówiąc, to w ogólności ci świeżo nawróceni ludzie nie są przeciwstawiający się, oporni. Będzie gute Nahrung. I gdy oni otrzymują dobre pożywienie, dann können sie wachsen im Glauben. To mogą wzrastać we wierze. Erst nach einiger Zeit. Dopiero po pewnym czasie. Wenn wir ein wenig älter geworden sind. Gdy my troszeczkę już zestarzejemy się. Erst dann werden wir manchmal schwierig. Dopiero wtedy zaczynają się trudności. Jeder kann das sehen. Każdy może to zobaczyć. Und die wir schon etwas älter geworden sind. I my, którzy już żeśmy się staliśmy starszymi. Wir wollen auch daran denken. Myślmy też i o tym. Dass wir schwierig werden können für die Mitgeschwister. Że my możemy być trudnymi do zniesienia dla współwierzących. Und dass wir dann manchmal Korrektur benötigen. I że my potrzebujemy czasami skorygowania. Also die Lämmlein brauchen noch nicht den Hüterdienst. A więc te owieczki małe nie potrzebują, aby była wykonywana nad nimi służba pasterska. Aber die großen Schafe sie benötigen. Ale właśnie tej służby pasterskiej potrzebują te duże owce. Daher Jesus fordert dann Petrus auf, ihm nachzufolgen. I Pan Jezus żąda od Piotra, aby on poszedł za nim, naśladował go. Ich möchte das jetzt nur noch ganz kurz zeigen. Ja chciałbym to teraz tylko bardzo krótko pokazać. Wohin diese Nachfolge geführt hat. Dokąd to prowadziło, to naśladownictwo Piotra. Aber als der Herr Jesus hier auf Erden war. Bo gdy Pan Jezus był na tej ziemi. Da ist er gestorben. Er ist gestorben. On zmarł. Als der Herr Jesus hier auf Erden war, ist er gestorben. Gdy Pan Jezus był na tej ziemi, to on zmarł. Und wenn Petrus ihn nachfolgt. I gdy Piotr poszedł za nim, to Piotr też poszedł na śmierć. Wir wissen auch, dass Petrus den Herrn Jesus verherrlichen durfte. My wiemy o tym, że Piotr dostąpił tego zaszczytu, że mógł uwielbić swego Pana durch den Martyrium. Przez śmierć męczeńską. Er selbst spricht davon. On sam o tym mówi. In 2. Petrusbrief in Kapitel 2. W drugim liście Piotra, w drugim rozdziale. Er sagt, das Ablegen meiner Hütte ist vorhanden, da meint er sein Leib. Że złożenie mojego namiotu to jest już bliskie, to on ma na myśli, że wkrótce będzie musiał się rozstać ze swoim ciałem. Wie auch mein Herr mir gut getan. Tak jak też i mój Pan mi to objawił. Und er denkt hier an diese Begebenheit. I on myślał tutaj właśnie o tym spotkaniu. Früher hütetest du dich selbst. Tu Panu powiedział, kiedyś się sam przepasywałeś. Das heißt, du gingest in eigener Kraft. To znaczy, że ty chodziłeś we własnej mocy, sile. Und du gingest dahin, wo du wolltest. I ty chodziłeś tam, gdzie ty chciałeś. Aber jetzt wirst du deine Hände ausstrecken. Ale teraz ty wyciągniesz swoje ręce. Ein anderer wird dir Kraft geben. I ktoś inny będzie ci dawał tą siłę. Und du wirst dahin gehen, wo du nicht willst. I tam cię poprowadzi, pójdziesz, dokąd ty nie chcesz. Wenn er da ist, zu ihm sagt, folge mir nach. I gdy Pan Jezus do niego mówi, pójdź za mną, to miał Pan Jezus na myśli tą śmierć. Ale to nie jest koniec tego. W Johannes Evangelium wird uns gezeigt. W Ewangelii Jana jest nam pokazane, że Pan Jezus przyszedł od Ojca. To, że on tutaj na tej ziemi żył. To, że on na Golgocie zmarł.
zmartwychwstał? To, że on z Bożej mocy zmartwychwstał. Und dass er wieder zum Vater geht. I to, że on poszedł do góry z powrotem do Ojca. Und wenn er Jesus folgt, wenn er da. Gdy Pan mówi teraz do Piotra, ty pójdź za mną. Dann meint er auch diese Wegstrecke. To Pan miał na myśli właśnie ten odcinek drogi. Nicht nur die Nacht, den Tod. Nie tylko aż do śmierci. Sondern es wird auch der Moment kommen. Ale też i przyjdzie kiedyś taka chwila. Und er Jesus kommt zu den Drücken. Gdy Pan Jezus przyjdzie, aby wszystkich pochwycić. Und dann wird Petrus auferstehen. I wtedy też i Piotr zmartwychwstanie. Und er wird mit Geist, Seele und Leib. I on będzie duchem, duszą i ciałem. Als ganzer Mensch mit dem Herrn Jesus eingehen in den Vater. Jako kompletny człowiek wejdzie z Panem Jezusem do domu Jezuskiego. Und das umfasst diese ganze Gedanke. A to zawiera całą tą myśl. Folge mir nach. Pójdź za mną. Und dieses ruft er auch uns alle zu. I on nas też wszystkich wzywa. Vielleicht brauchen wir nicht für ihn in den Tod zu gehen. Może my nie będziemy musieli iść dla niego w śmierć. Aber die Nachfolge des Herrn Jesus hier auf Erden. Ale naśladowanie Pana Jezusa tutaj na tej ziemi. Hat mit zwei Realitäten zu tun. Ma do czynienia, czy łączy się z dwoma realnymi rzeczami. Wenn wir treu dem Herrn Jesus nachfolgen. Że jeżeli my wiernie naśladujemy naszego Pana. Dann bringt uns die Schmach des Christus. To zniesławienie Chrystusowe spotyka nas. Das ist die eine Realität. To jest jedna z tych rzeczy realnych. Aber es gibt eine tiefe Freude. Ale jest również głęboka radość. Das ist das zweite. I to jest ta druga rzecz. In der Nachfolge des Herrn. W tym naśladowaniu Pana. Erfahren wir wahre Freude. My odczuwamy prawdziwą radość. Einmal sagt der Jesus, ich glaube in Johannes 15. Kiedyś Pan Jezus powiedział, myślę, że to jest zapisane w 15 rozdziale Jana. Dass sie seine Freude in sich haben. Że oni będą mieli swoją radość w nim. Als ich noch zur Schule ging. Gdy ja jeszcze chodziłem do szkoły. Habe ich auch manchmal meinen Heiland gekannt. Wyznawałem też i mojego Zbawiciela. Und einmal ist ein großer Junge gekommen. Ale raz kiedyś przyszedł do mnie wielki chłopak. Und er war viel stärker als ich. I on był o wiele mocniejszy niż ja. Und er hat mich schlimm verhauen. I on mnie bardzo nadłuchł. Weil ich mich zu meinem Jesus gekannt habe. Bo ja się przyznawałem do Pana Jezusa. A das hat wehgetan. O, bardzo mnie bolało. Und ich lief nach Hause. Ja pobiegłem do domu. Und ich habe geweint. I płakałem. Aber ich habe auch in meinem Herzen eine tiefe Freude gefunden. Ale ja znalazłem również w moim sercu głęboką radość. Ich nie mehr vergessen werde. Taką radość, jakiej nigdy już nie zapomnę. Diese Freude für den Namen des Herrn Jesus Schmach zu tragen. To jest radość z tego, że ja dla imienia Jezusowego mogłem znosić pohańbienie Jego. O, chcielibyśmy też i to pohańbienie Chrystusowe nosić. Aby dürfen dann auch diese tiefe Freude erleben. I wtedy będziemy mogli też przeżyć tą głęboką radość. Seine eigene Freude in der Nachfolge des Herrn. To jest nasza własna radość w naśladowaniu naszego Pana. Ich möchte jetzt noch den Herrn Jesus vorstellen am Schluss. Chciałbym teraz na zakończenie jeszcze przedstawić Pana Jezusa. Wie er uns in diesem 21. Kapitel gezeigt wird. Takim, jakim on nam jest pokazany w tym 21. rozdziale. Wir sehen in drei verschiedenen Weise. My oglądamy go w trzy różne sposoby. Erstens steht er am Ufer. Po pierwsze, on staje na brzegu. Und er beobachtet alles. I on wszystko obserwuje. Das wollen wir nicht mehr vergessen. Tego nie zapomnę nigdy. Alles in unserem Leben ist bloß und aufgedeckt. Wszystko w naszym życiu jest odkryte i nago przed nim podstawione. Vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Przed oczami tego, z którym my mamy do czynienia. Das hat auf der einen Seite einen tiefen Ernst. Z jednej strony to zawiera sobie głęboką powagę. Wir können von Menschen etwas verbergen. My możemy przed ludźmi coś skryć, aber nicht vor dem Herrn Jesus. Ale nie możemy tego skryć przed Panem Jezusem. Aber es ist auch überaus tröstlich. Ale to też jest ponad wszelką miarę pocieszającym dla nas. Wir werden manchmal von unseren Mitbrüdern missverstanden. Bo my czasami przez naszych współbraci nie jesteśmy błędnie zrozumiani. Aber der Herr Jesus kennt alles ganz genau. Ale Pan Jezus zna wszystko dokładnie. Und das ist ein großer Trost. I to jest wielką pociechą dla nas. Zweitens, in Vers 15 spricht der Herr Jesus zu den Seinen. Po drugie, w wierszu 15 Pan Jezus przemawia do swoich. Petrus darf die Stimme des guten Hirten hören. A Piotr mógł usłyszeć ten głos tego dobrego pasterza.
Und auch die dürfen wir heute noch hören. I ten głos możemy i my dzisiaj jeszcze słyszeć. Wenn wir Gottes Wort lesen, gdy my czytamy Słowo Boże, oder wenn Gottes Wort verkündigt wird, albo gdy Słowo Boże jest głoszone, dann hören wir die Stimme des guten Hirten. I wtedy słyszymy ten głos tego dobrego pasterza. Die Stimme des guten Hirten hat einen Zweiklang. A ten głos tego dobrego pasterza ma podwójne brzmienie. Und ich möchte diesen Zweiklang vorstellen. A ja to podwójne brzmienie chciałbym teraz przedstawić. Erstens einmal fordert sie uns auf, gehorsam zu sein dem Worte Gottes. Gehorsam zu sein dem Worte Gottes. Po pierwsze mamy być posłuszni Słowu Bożemu. Die Stimme des guten Hirten ruft uns zum Gehorsam. Ten głos tego dobrego pasterza wzywa nas do posłuszeństwa. Aber die Stimme des guten Hirten spricht auch von Gnade. Ale ten głos dobrego pasterza też i mówi nam o łasce. Und das ist so wichtig auch für Brüder, die ein Dienst am Wort tun. I to jest tak ważne dla braci, którzy usługują w Bożeniu Słowa. Wenn wir ein Werkzeug sein wollen für die Stimme des guten Hirten, jeżeli my chcemy być narzędziem dla tego głosu dobrego pasterza, dann müssen wir auch diesen Zweiklang haben. To musimy też i posiadać te podwójne brzmienie tego głosu. Wydźwięk. Ich hörte vor Jahren einen Dienst am Wort. Ja przed laty słuchałem usługi Słowa Bożego. Das war sehr ernst. I bardzo poważny. Und es war alles richtig. I wszystko było właściwie. Und nach der Stunde hat dieser Bruder mich gefragt. A po tej godzinie ten brat mnie pytał. Was ich denn von deinem Dienst gehalten hätte. Co ja myślę o jego służbie. Ich hätte nichts gesagt, wenn er mich nicht gefragt hätte. Ja bym nic nie mówił, gdyby on mnie nie pytał. Aber er hat mich fragte, gab ich eine Antwort. Ale ponieważ on mnie zapytał, to dałem mu odpowiedź. Ich sagte, alles war richtig. Ja powiedziałem, wszystko było właściwe. Alles war ernst. Wszystko było poważnie podane. Aber du hast nicht ein einziges Mal etwas von Gnade gesagt. Ale ty ani raz nie powiedziałeś, nie wspomniałeś o łasce. Aber es gibt auch das Gegenteil. Ale również też może się coś przeciwstawnego zdarzyć. Dass man immer nur von Liebe und Gnade spricht. Że ktoś tylko wyłącznie mówi o miłości i o łasce. Und niemals von Gehorsam und Gerechtigkeit. I nigdy nie wspomina posłuszeństwa i sprawiedliwości. Dann ist es auch nicht die Stimme des guten Hirten. To wtedy też nie jest głos tego dobrego pasterza. Die Stimme des guten Hirten hat diesen Zweiklang. Tak, ten głos tego dobrego pasterza ma te podwójne brzmienie. Und wir hören diesen Zweiklang durch das ganze Wort Gottes hindurch. I my te podwójne brzmienie słyszymy przez całe Słowo Boże. Ten Aufruf im Gehorsam zu sein, który nas wzywa do posłuszeństwa, und die wunderbare Stimme der Gnade. Ale również też i ten cudowny głos łaski. Wo wären wir denn alle, wenn es nicht Gnade gäbe? O, gdzie my wszyscy bylibyśmy, gdyby nie było łaski? Denke jetzt nicht allein an unsere Bekehrung. Ja nie tylko mówię o naszym nawróceniu się. Sondern ich denke auch an unser Leben als Gläubigen. Ale ja też nie myślę teraz o naszym życiu jako wierzący. Das ist also das zweite, was wir von Herrn Jesus jetzt noch sehen. To jest ta druga rzecz, co możemy od Pana Jezusa zobaczyć. Aber dann gibt es noch nicht. Ale jest jeszcze trzecia. Er geht vor uns her. On idzie przed nami. Und wir dürfen ihn nachfolgen. A my możemy go naśladować. Und es ist gerade Petrus, der das uns zeigt in seinem ersten Brief. I to jest akurat Piotr, który nam to pokazuje w swoim pierwszym liście. Denn es hat ja einmal Christus für uns gelitten. Bo raz kiedyś Chrystus za nas cierpiał. Und sein Beispiel hinterlassen. I on nam zostawił swój przykład. Damit wir in seinen Fußstapfen nachfolgen. Abyśmy my w ślady jego stóp wchodzili. 1 Petrus 2. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. A vers 21. Od 21 wiersza. Und dann finden wir 5 Fußstapfen des Herrn. A następnie znajdujemy tam 5 śladów stóp Pana, które my możemy wstąpić. Man sieht das manchmal, wenn es Schnee hat. To można zobaczyć, gdy napada śnieg. Dass ein erwachsener Mann auf den Schnee gegangen ist. Że dorosły mężczyzna szedł po śniegu. Und er hat Fußtritte hinterlassen. I on zostawił ślady swoich stóp w śniegu. Und dann versuchen Kinder in diese Fußstapfen zu treten. A następnie, jak dzieci próbują iść w tych samych śladach po śniegu, das ist manchmal ein bisschen schwierig. To czasami jest to trochę trudne. Da sieht man manchmal Kinder, die dann ein bisschen schwanken. To widzi się potem, jak te dzieci się chwieją. Manchmal treffen sie die Fußtritte nicht. Czasami nie trafią w ten ślad dorosłego. Manchmal fallen sie auch nicht. Czasami upadną w śnieg. Aber sie versuchen die Fußtritte zu treten. Ale oni starają się wejść w te ślady. Und wenn wir in die Fußtritte unseres Herrn treten möchten,
A jeżeli my chcemy wejść w ślady naszego Pana, to też nie jest to takie proste. Bo On dla nas jest doskonałym przykładem. A my często jeszcze się chwiejemy w naśladownictwie. Ale to cieszy naszego Pana, jeżeli my to czynimy. A każdy z tych kroków z pięciu jest dla nas trudny. Pierwszy krok to jest, aby nie cieszyć. A to szczególnie łączy się z naszymi dłońmi. Ja mam nadzieję, że nie bierzemy w sklepie samoobsługowym czegoś, co potem nie zapłacimy. Może teraz sobie pomyślicie, to przecież niestosowne napomnienie dla nas wierzących. Ale ja o tym słyszałem, że brat, który ma rzeźnictwo, on opowiadał mi bardzo smutną historię. Jeżeli przychodzi siostra taka a taka, to zawsze swoje z przodu przy ladzie, bo inaczej jak mnie tam nie ma, to potem na ladzie brakuje. A więc nie chcieliby czynić żadnych grzechów. To jest pierwszy krok. Drugi krok nie ma już teraz do czynienia z naszymi dłońmi, ale z naszymi ustami. Aby nie było oszustwa w naszych ustach. A więc zauważamy, że to już jest trudniejsze. A trzeci krok to to, ci, którzy złorzeczą, nie mogą złorzeczyć. To nasz Pan Jezus w doskonały sposób nam pokazał w przykładzie na samym sobie. Ale to trzeba wkolka takie prawdy. Gdy On był zaprowadzony na Golgotę, On nie otworzył swoich ust. O, jakże to jest trudne. W małżeńskim życiu jest się przez męża niesprawiedliwie oskarżony. Znowu nie zdążyłaś ten obiad zrobić. Ty cały ranek nic innego nie czyniłaś. Czy potrafimy wtedy przemilczeć? To nie jest ważne tylko dla niewiast. To jest również ważne dla nas mężczyzn. I zauważamy, że ten trzeci krok jest znowu trochę trudniejszy. Tak, wielkie szlity znów szwiliwe. A czwarty krok jest jeszcze trudniejszy. Leiden nicht zu drohen. Cierpiąc nie groził. To też i nam Pan Jezus w doskonały sposób w swoim przykładzie pokazał. Myślik ma ten gelitę durch den Hass der Menschen. O, jakże on strasznie cierpiał przez nieprzyjaźń ludzi. A przecież on miał moc, aby przez tchnienie swoich ust wszystkich zniszczyć. A on tak nie uczynił. Bo on mnie miłował. I on za mnie samego chciał siebie oddać. A piąty krok. On nie łączy się z naszymi dłońmi. On nie ma nic do czynienia też z naszymi ustami. Ale on łączy się z naszym sercem. On oddał sprawę swoją temu, który sprawiedliwie sądzi. My przeżywamy tutaj na tej ziemi niejedną niesprawiedliwość. I może ty zostałeś bardzo ciężko oskarżony. Może przez twojego współmałżonka. Może przez twoich braci. I ty masz to w swoim sercu. I ja proszę ciebie teraz, oddaj to temu, który sprawiedliwie sądzi. Nie mówię to z powodu teraz tych innych. Ale ja mówię to z powodu dla ciebie. Bo jak długo będziesz w sercu coś przeciwko ludziom nosić, nigdy nie będziesz mogła być szczęśliwym. O, przekaż to Panu. On sądzi sprawiedliwie. Und wir selbst, wir wollen den Herrn Jesus nachfolgen.
my sami chcemy iść naśladować naszego Pana. Wohin er uns auch führt. I obojętnie, gdzie On nas poprowadzi. Und das Ende unseres Weges in Krishna. A koniec naszej drogi, idąc za Nim, ist das Eingehen in das Haus des Vaters. To jest właśnie wejście do domu Ojcowskiego. Das ist unser Ziel. To jest nasz cel. Alle, die dem Herrn Jesus angehören, wszyscy, którzy należą do Pana Jezusa, sie werden dieses Ziel erreichen. Oni osiągną ten cel.